Czy to znaczy, że e, dokonywało się złych wyborów, niewłaściwych wyborów? To znaczy, że tamte ta relacje się rozpadały z jakiegoś powodu. Często tym powodem nie był zły wybór, ale może uzależnienia, może trudność w dojrzałości tego współpartnera może trudność w budowaniu seksualnego kontaktu i emocjonalnej a czy mogła między... być trudność na przykład w tej osobie, która dokonywała tego wyboru w sensie wybierała sobie tego partnera. To znaczy no trudność w tym sensie, że nie potrafiła budować relacji. Jeżeli z tym starszym potrafi budować relacje, a z tym młodszym to nie z każdym... potrafiła. Tak. Jeżeli przeszło. Przesz, oczywiście jak najbardziej na początku bywa tak, że nie potrafimy budować kontaktu, natomiast te kolejne związki sprawiają, że uczymy się czegoś więcej. Mhm. Może przy okazji rozwijamy się na warsztatach bądź na psychoterapii, bądź mamy jakikolwiek samorozwój i nasz, nasza dojrzałość emocjonalna w wieku 20 lat 40 lat jest na pewno inna. Mhm. Mam takie poczucie i głębokie pragnienie, że się rozwijamy do końca mhm. naszego życia i że Nasze ja myślenie, też mam. Nasze myślenie <laughs> na temat związków i budowania kontaktów. też się zmienia Oczywiście. w wyniku naszych doświadczeń. Jak również nasze mhm. życie seksualne się zmienia to też mhm. jest bardzo ważne. Mhm.